I tymi słowami rozpoczynamy ostatnie przesłuchanie w grze. My kontra Fulbright. I wbrew pozorom jest to bardzo łatwe zeznanie do złamania, ale chcę nacisnąć na jednej rzeczy, żeby pokazać wam dosyć ciekawy tekstik. Tak, bardzo się go boję, ponieważ wziął moją rodzinę jako zakładników. Twoją rodzinę? Jak na przykład kogo wśród twojej rodziny, specyficznie mówiąc? O, no nie wiem. Jakby... Może na przykład moją kochankę? Na przykład? Może? Potrzebujemy bardziej konkretnej odpowiedzi. Może moją matkę, mojego syna, albo moją córkę. Może wszystkich. Jestem tak smutny i tak się boję. Tęsknię za nimi tak bardzo. To oczywiste, że on kłamie. Zobacz, jak się bardzo denerwuje. Czy to jest dziwne, że podążałem za rozkazami widma? On jest tak fałszywy, że aż komiczny. Okej. Dobra, w każdym razie, następne stanowisko jest tutaj kluczowe. Jaki powód miałby być widmo, żeby bać się skały księżycowej? Absolutnie żadnego. To jest kłamstwo. Tak jak wspominaliśmy chwilkę temu, jeżeli skała księżycowa w jakiś sposób zdemaskowałaby Fulbrighta jako widmo, to miałby on bardzo dobry powód, żeby się jej obawiać. A w jaki sposób skała księżycowa mogła mu pomóc, mogłaby spowodować, że zostałby on zdemaskowany? Musimy wrócić 7 lat wstecz, do incydentu UR1. Fulbright byłby osobą, która była odpowiedzialna za incydent UR1. On jest odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie, jakie badamy w tym właśnie rozdziale i w poprzednim rozdziale też. Więc, jeżeli cofniemy się do incydentu UR1, wtedy, kiedy ta skała księżycowa znajdowała się w laboratorium robotyki, nie wiem, czy mamy to jeszcze przy sobie, bo dowody się pozmieniały. Tak, teraz mamy tylko dowody z poprzedniego rozdziału, w większości, więc nie mogę wam tego pokazać, ale mieliśmy te dane na temat startu HAT1 i nie wiem, czy to jeszcze mamy, ale wychodzi na to, że nie. A nie, mamy, super, dobra. To jest tutaj. Jest tutaj ten artykuł i możecie zobaczyć tutaj skałę księżycową. To zdjęcie zostało zrobione tuż przed wystrzałem HAT1, czyli w mniej więcej tym samym momencie, w którym doszło do incydentu UR1. W tym też miejscu doszło przecież do zamordowania dr Sykes. Tutaj również Atina dźgnęłaby widmo. Pamiętajmy, że ona zaatakowała osobę, która zabiła jej matkę, za pomocą noża ze skrzynki z narzędziami. Jeżeli widmo byłoby zranione i część tej krwi dostałaby się na skałę księżycową, to ta skała księżycowa stałaby się decydującym dowodem nie tylko, że to Fulbright zabił, ale że właśnie istniał jakiś szpieg. Dla widma z perspektywy incydentu UR1 zależało, żeby w ogóle jego tożsamość nie została ujawniona. Dla niego zależało, żeby to właśnie Blackwell pozostał skazany. Dla niego zależało, żeby nikt się nie zorientował, że tam w ogóle był szpieg. Później to śledztwo, tak jak powiedział nam kiedyś dyrektor Kosmos, zostało tak naprawdę szybko przykryte, więc jego plan tak naprawdę poszedł w większości po jego myśli, poza tą wpadką z Atiną. I tą wpadkę zamierzał on naprawić poprzez zabranie z miejsca zbrodni skały księżycowej. On się bał skały księżycowej właśnie z powodu tego, że gdyby znalazłaby się tam jego krew, to by potwierdziło jego tożsamość i potwierdziłoby, że w ogóle znajdował się na miejscu zbrodni 7 lat temu. My wróciliśmy do tego incydentu okrężną drogą, ale teraz znowu wrócimy do tematu skały księżycowej. Więc, co możemy tutaj zaprezentować? Prezentujemy ten sam nóż, który został użyty, żeby zabić Clay'a Terana. Dlaczego? Ponieważ ten sam nóż został użyty przez Atinę 7 lat temu, żeby dźgnąć Fulbrighta. Tak więc, prezentujemy nożyk! Detektywie Fulbright, przypuszczam, że jest pan świadom, co to jest. Oczywiście! To jest nóż, z którego skorzystało widmo, aby zabić Clay'a Terana. To się zgadza. I dokładnie taki sam typ noża został wykorzystany przez panią Sykes 7 lat temu, kiedy dźgnęła widmo w rękę. Tak. Dyskutowano o tym wcześniej, jeżeli sobie dobrze przypominam. Najpierw mnie uniknął, a więc dostałam tylko część jego ubrania, ale spróbowałam raz jeszcze! I tym razem udało ci się go trafić, prawda? Owszem. Pamiętam to teraz jasno. Nóż wbił się w bok jego ręki. Pani Sykes powiedziała później, że pamięta, jak winowajca krwawił.
jest moją teorią, że krew winowajcy dostała się na powierzchnię skały księżycowej. I bał się on, że jeżeli krew zostanie zbadana, to ujawni się tym samym jego prawdziwa tożsamość. To wyjaśnia, dlaczego widmo musiało usunąć skałę księżycową z miejsca zbrodni. Ma pan na myśli, że jeżeli przeprowadzimy teraz analizę, to dowiemy się, kim jest widmo? Tak, przypuszczam, że tak. Ale niefortunnie, skała księżycowa, o której dyskutujemy, jest teraz w niewiadomym miejscu. Być może, ale jestem pewien, że będę w stanie wytłumaczyć, co się z nią stało w większych detalach. Naprawdę? Oczywiście. Nie. Nie spodziewasz się chyba, że w to uwierzymy, prawda? Bo ty mnie nie zmylisz. Ja! To, czego ten snęt naprawdę potrzebuje, to strefa bez znęcania się. A, ten niesławny miecz urzekającego blefu. Jego ostrze jest bez porównania. No dalej, przygotuj to ze mną i pokaż nam, jak pięknie on kroi na części. Wysoki sądzie? To jest skandal! O, miałem na myśli... To jest skandal?! Ja! Śmiało, Wrydono. Zacznijmy może od czegoś, co mnie kłopotało przez pewien już czas. A teraz, winowajca prawdopodobnie usunął skałę księżycową z laboratorium. Ale na tym nagraniu, którego przedstawia, tej skały nigdzie nie widać. Ma pan rację! Ale tutaj jest coś, nad czym musimy pomyśleć. Co jeżeli widmo skryło skałę księżycową gdzieś na miejscu zbrodni? Dobre myślenie, szefie. Ochrona była wtedy niesamowicie silna w centrum kosmicznym. Wszystko to, pomimo centrum kosmicznego posiadającego niezwykle szczelną ochronę w tamtych czasach. Wszyscy członkowie personelu byli dokładnie sprawdzani, nieważne czy wchodzili, czy wychodzili. Nie można by tam nawet przyszmuglować się ze zeschłego liścia przez nasze bramki i punkty kontrolne. Czy to oznacza, że skała księżycowa wciąż znajduje się w centrum kosmicznym? W imię sprawiedliwości uznaję, to jest niemożliwe! I czemu to jest niemożliwe? Centrum kosmiczne zostało przeszukane od góry do dołu. I zwłaszcza laboratorium, ale skały księżycowej nigdy nie znaleziono. A! Jak mogłem o tym zapomnieć? Smutny, ale prawdziwy fakt. Wciąż nie rozgryźliśmy w jaki sposób to się dokonało, ale widmo sprawiło, że skała księżycowa zniknęła w czarną dziurę. Nie ma możliwości, że to mogło po prostu zniknąć. Logika i dowody mówią nam coś innego. Widmo nie miało przy sobie skały księżycowej, kiedy opuściło laboratorium. A jednak dokładne kontrole policji również nic nie wykazały. I nigdy również nie widzieliśmy jej w sprawie 7 lat później. Widmo sprawiło, że skała księżycowa zniknęła bez fizycznego usunięcia jej we własnej osobie. Ale jak? Musiał istnieć jakiś sposób. Myśl, Phoenix, myśl! W jaki sposób skała księżycowa zniknęła z laboratorium robotyki? A więc, czy może nam pan pokazać, czy nie może pan nam pokazać, co się stało ze skałą księżycową, panie Wright? Tak, mogę, wysoki sądzie. Co? Ups, przepraszam, miałem na myśli... Co? W takim razie, wysłuchajmy pańskiej odpowiedzi, panie Wright. W jaki sposób widmo sprawiło, że skała księżycowa zniknęła z miejsca zbrodni? Istniał sposób, aby nie tylko policja, prokuratura, pracownicy Centrum Kosmicznego nie mogli położyć swoich rąk na tej skale księżycowej. Istniał pewien powód, aby żaden z 7 miliardów ludzi żyjących na tej planecie nie dostało swojej łapy na skale księżycowej, jednocześnie nie niszcząc jej, bo to również byłoby dosyć ciężkie, biorąc pod uwagę, że lada chwila do laboratorium robotyki po morderstwie mógł ktoś wejść poza Atiną. I w jaki sposób widmo mogło sprawić, że skała księżycowa zniknęłaby?
Nie musiał jej tylko pozbyć się z laboratorium robotyki i z centrum kosmicznego. On mógł się jej pozbyć z całej tej planety. To, że Blackwell właśnie powiedział, i ja to przetłumaczyłem, że zniknęła w czarną dziurę, jest tutaj naprawdę, naprawdę bliskim przypuszczeniem, ale nie jest to to przypuszczenie. Ponieważ skała księżycowa znajdowała się wewnątrz kapsuły Nadzieja. W jaki sposób to się dodawało, bo im dłużej zaczniecie o tym myśleć, tym więcej będzie miała sensu ta decyzja ze strony Widma, biorąc pod uwagę, że Athena go zaatakowała. Tego się nie spodziewał, ale musiał to w jakiś sposób pozałatać, bo w przeciwnym razie policja zobaczyłaby, że na miejscu zbrodni znajdowała się krew osoby trzeciej. I jeżeli zaczniemy to analizować, to zorientujemy się, że to właśnie był jedyny ratunek tak naprawdę przed tym, żeby Widmo było zdemaskowane. Więc prezentujemy kapsułę, która była wystrzelona na pokładzie rakiety HAT-1. To jest kapsuła Nadzieja, zgadza się? Ta sama, która została wystrzelona z rakietą HAT-1. Nie mógłby wynieść skały księżycowej przy sobie, ale nie mógłby również pozostawić jej wewnątrz centrum kosmicznego, żeby została znaleziona przez policję. A więc istniało tylko jedno bezpieczne miejsce, w którym można było ją przechować. Kapsuła Nadzieja, która znajdowała się w laboratorium robotyki tamtego dnia. Owszem. I drużyna musiała później załadować tę kapsułę na sondę Nadzieja. Ale jeżeli to się właśnie stało... A więc skała księżycowa została wystrzelona w kosmos wraz z rakietą! Niedorzeczność! To by oznaczało, że... przez te ostatnie 7 lat skała księżycowa była... Dokładnie. Widmo pozbyło się skały księżycowej w najbardziej kosmiczny sposób, jaki znało. Wystrzelił ją w kosmos. Znajdowała się w czeluściach kosmosu. Na pokładzie sondy Nadzieja. Co?! Jedziemy! Gra Cornered? Chyba jesteśmy w domu. Cisza! Cisza na sali! Już pojmuję. Głównym celem Widma i tak był sabotaż HAT-1. Ten złoczyńca, on użył swojego głównego celu, aby rozprawić się z dwoma celami za jednym zamachem. Tak jest. Planował, że skała księżycowa zamieni się w kosmiczny pył w czeluściach kosmosu. Niszcząc tym samym ten jeden dowód, który mógłby ujawnić jego prawdziwą tożsamość. Ale wysiłki pana Starbucka i innych pokrzyżowały plany Widma. Sonda Nadzieja powróciła później bezpiecznie ze swojej misji 7 lat później. Wraz z kapsułą w nienaruszonym stanie. Jeżeli przeanalizujemy krew, która znajduje się na skale księżycowej, to powinno sprawić, że jedna rzecz stanie się krystalicznie czysta. A mianowicie to, że pan przez cały czas był widmem, detektywie Fulbright! A więc zabił Kleja tylko po to, żeby mógł odzyskać skałę księżycową? Sądzę, że tak. Jego oryginalnym celem być może był sabotaż HAT-2, ale... w tym samym czasie musiał także odzyskać dowód jego zbrodni sprzed 7 lat. To dlatego udał się do holu i zaatakował Kleja, kiedy uciekał z rakietą z rakiety z kapsułą przy swoim boku. Ale w końcu jednak to wszystko, co mógł zrobić przed tym, jak sam musiał ratować się ucieczką. W związku z tym nie zdołał odzyskać kapsuły. Klej musiał zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby powstrzymać Fulbrighta. Prawdopodobnie trzymał tą kapsułę blisko siebie aż do ostatniego oddechu. O, to jest takie zabawne! Rozśmieszacie mnie! Naprawdę! Jejku, kompletnie zwariował. Gra skończona, detektywie Fulbright. Dlaczego pan się po prostu do tego nie przyzna? Nie ma do czego się przyznawać! Jestem Bobby Fulbright, sekretny agent, mówię wam! Nie jestem widmem! Krew na skale księżycowej to tylko jedna z jego części planu! Pułapka! No teraz ja nie wiem, co myśleć. Przypuszczam, że jeżeli Widmo jest tak dobrym szpiegiem, jak o nim mówią, to chyba musimy pomyśleć, że to może być zasadzka.
Ale w takim razie on mógłby powiedzieć, że wszystko tutaj jest pułapką. To właśnie czyni z pułapki pułapkę! Zostałem wrobiony zamiast widma! Wysoki sądzie! Potrzebujemy dalszego śledztwa! Dalszego śledztwa? Raczej planowania twojej ucieczki. Ale nigdy więcej. Przyprowadzę cię przed oblicze sprawiedliwości, nawet jeżeli będę musiał to zrobić sam. Tu i teraz! Przypuszczam, że nadszedł czas, abym pokazał ci, na co tak naprawdę mnie stać. Gin, Simonie Blackwell! Hej! Wy chyba nie zamierzacie serio... Nie bijcie się, panowie. O! Elzi! Wygląda na to, że dotarłem w samą porę. Edgeworth! Mam dla pana dobre wieści, panie Wright. Odkryłem bardzo istotne szczegóły. Czy znalazłeś coś na temat prawdziwej tożsamości widma? Można by tak powiedzieć. Rozpocząłem od poszukiwania informacji na temat pierwszych ludzi, którzy pojawili się na miejscu zbrodni 7 lat temu. Cała trójka, jeden pracownik i dwóch oficerów byli zarejestrowani wcześniej przez roboty. Ale żaden z nich nie wyglądał ani trochę jak detektyw Fulbright. To nie jest dobra wiadomość dla nas. Ale jest więcej. Muszę jeszcze podzielić się z wami najistotniejszym znaleziskiem. Panie Wright? Prokuratorze Blackwell? Lepiej, żebyście się na to przygotowali. O-o! Człowiek, którego tam widzicie, Bobby Fulbright, od dawna jest już martwy. Ha? Co to ma niby oznaczać? Rok temu znaleźliśmy niezidentyfikowane ciało. Dopiero teraz udało nam się potwierdzić, że zawierało ono odciski palców Bobiego Fulbrighta. A więc czy to oznacza, że... Tak. Ten mężczyzna, którego widzicie przed sobą, to jest osoba podająca się za Bobiego Fulbrighta. Podająca się?! A więc ten mężczyzna... Kim on niby ma być?! Czym niby ty jesteś?! Wystarczy tych sztuczek. Jeżeli nie ujawnisz przed nami swojej tożsamości, to ja to zrobię za ciebie. Wow. Co to? Nie! Jego twarz! O, no i spójrz, co zrobiłeś z moją maską. Masku? Co to ma wszystko znaczyć, panie świadku? Okej, macie mnie. Przypuszczam, że nie mam innego wyjścia, jak tylko pokazać, kim tak naprawdę jestem. What? To co? Chwilka, ale to jest... Hej, Apollo! Tak, to ja! Solomon Starbuck! Panie Starbuck! Ale to nie może się zgadzać! Nie może być pan widmem, prawda? Silence. Oczywiście, że nie. Prawdziwy Starbuck był na pokładzie HAT-1, która miała ulec zniszczeniu. Tak, to jest tylko kolejna maska. Znaczy, czy wam o tym wcześniej nie wspomniałem? Jestem przecież sekretnym agentem! Mogę zmieniać tożsamości, kiedy tylko chcę! Mogę być tym, kimkolwiek tylko chcę! Nie tak szybko. Mam przy sobie profil psychologiczny widma. Jeżeli porównamy ten profil z panem i wyniki będą się zgadzać, to udowodni, że to pan jest widmem. O nie, co on robi? Nadszedł czas, abym pokazał pani prawdziwe znaczenie frazy cel uświęca środki. Ten głos! Te słowa! Co się właściwie dzieje? Nie mogę tutaj akceptować takiego dowodu, panno Sykes! Profesor Mills! Sowa maska?
wezmę co chcę, wszelkimi dostępnymi metodami. A teraz, daj mi ten dowód! Ha? Czas, abym wyniósł śmieci. Permanentnie! Jak pan mógł? Teraz już rozumiecie, jak potężna jest filozofia celu uświęcającego środki. Jakież to żałosne. Nawet nie możesz z nami rozmawiać, nie nosząc na sobie cudzej twarzy. A, ale takie jest właśnie życie sekretnego agenta. Moja prawdziwa twarz nie ma dla mnie już żadnego znaczenia lub wagi. A być może chodzi właśnie o to, że ty już nawet nie wiesz, kim jesteś. Hmm? Co musisz wiedzieć, kiedy patrzysz codziennie w lustro, panie widmo? Ośmielę się rzec, nie za dużo. No proszę, ależ z ciebie mistrz psychologii, Blackwell. Tak jest. Nie wiem, kim jestem. Zawsze żyję jako ktoś inny w związku z moimi zleceniami. Nie pamiętam nawet, jak wyglądała moja twarz. Ani nawet, jaka była moja osobowość. Moja twarz, wspomnienia, osobowość, wiara, emocje i dusza. Wszystko pozostawiłem dawno za sobą. Ja nie mam siebie. Jestem nikim. Jestem niczym więcej, jak tylko bezdenną głębią. Co jest nie tak z tym gościem? Czy to jest jeszcze człowiek? A teraz, wznówmy może pańską lekcję, profesorze Wright. O, ha? Sądzę, że użył pan wcześniej następującego argumentu. Jeżeli zanalizowalibyśmy krew znajdującą się na skale księżycowej, to można by powiedzieć, że to ja jestem widmem. Sądzę, że krew znajdowała się na skale księżycowej, a skała znajdowała się wewnątrz kapsuły. Teraz, kiedy wiemy, że pan nawet nie jest Bobbym Fulbrightem, twoje wcześniejsze przypuszczenia o pułapce widma już nie zadziałają. A więc dlaczego nie przyniesiesz tutaj tej skały księżycowej? Ten decydujący dowód z kapsuły nadziei? Sądzę, że zrobię właśnie to. Przygotuj się, ponieważ kapsuła nadzieja za chwilę zapieczętwuje twój... Szlak! Chodzi mi o podłożenie bomby w sali sądowej. Kapsuła znajdowała się w sali jako dowód i została w wyniku bomby rozszarpana na strzępy. Wygląda na to, że w końcu załapałeś. Pełne oceny dla obrony za starania. Ale jaka szkoda, że twoja nadzieja została utracona w tej eksplozji sali sądowej. A więc to jest prawdziwy powód, dla którego doszło do eksplozji w sali sądowej. To wszystko po to, aby widmo mogło zniszczyć ten jeden dowód. Nie mogę w to uwierzyć. Czy naprawdę dotarliśmy do ślepego zaułka po tak długiej ścieżce? Czy jedyny dowód, który mieliśmy dla tego gościa, został zniszczony? Jak śmiesz wciąż nazywać mnie widmem? Jak powiedziałem przez cały czas wcześniej, jestem tylko bezimiennym, sekretnym agentem. A obrona wciąż będzie nalegać, że pan jest widmem. Co więcej, mamy dowód! Albo przynajmniej możemy się o takowy modlić. Obawiam się, że to akurat się nie da, panie Wright. Przynajmniej zamachnij się trochę, zanim spróbujesz cisnąć na niego mieczem, Wright Dono. Ja wiem, ja próbuję! Istnieje tylko jedna rzecz, która może zdemaskować tą zjawę. Skała księżycowa. Ale została rozszarpana na cząstki w wyniku zamachu bombowego w sali sądowej. A jednak, czy naprawdę zniknęła bez śladu? Co jeżeli jakaś tycia część, jakaś malutki fragment wciąż istnieje? Tak, i można tutaj również zobaczyć ukradzioną skałę księżycową. Ta dziwna, czarno-żółta rzecz po lewej stronie fotografii?
Dobrze zatem, panie Wright. Zobaczmy, jaki ma pan dowód. Jaki dowód w końcu potwierdzi prawdziwą tożsamość widma? Musimy znaleźć skałę księżycową, a przynajmniej fragment skały księżycowej, który został wcześniej rozszarpany na strzępy. Mamy przy sobie dane na temat bomby słonika Foniego, jeżeli się nie mylę, albo słonika Fantiego, już nie pamiętam konkretnie, ale wydaje mi się, że chodzi o słonika Fantiego? Dobra, w każdym razie mamy tutaj tego słonika i w tym słoniku znajdowała się trzecia bomba, która nie została wykorzystana przez widmo w Centrum Kosmicznym imienia Kosmosa. Ta oto bomba została przez niego zachowana na czarną godzinę. Najpierw przejął ją detektyw Arm, która się wtedy znajdowała na miejscu. Później miał miejsce cały epizod pierwszy Turnabout Countdown i w wyniku tego splotu wydarzeń ta bomba ewentualnie eksplodowała podczas rozprawy. To Nate nam mówił, że ktoś ukradł detonator do bomby, podczas gdy on popełniał inne zabójstwo. I tą osobą miałoby być właśnie widmo. To widmo odpaliło bombę, żeby zniszczyć właśnie ten bezcenny dowód. Więc jeżeli zajrzymy do tej właśnie bomby, a raczej do kawałeczków, które policja znalazła po tym, jak ta bomba eksplodowała, to zobaczymy, że po lewej stronie znajduje się coś, co przypomina właśnie odłamek skały księżycowej. Czarno-żółta skała. Prezentujemy zatem kawałeczki tej bomby. Czy to nie jest bomba, która zniszczyła salę sądową i wraz z nią skałę księżycową? Czy mówi pan zatem, że to ujawni prawdziwą tożsamość widma? Tak, wysoki sądzie. Proszę skupić swoją uwagę na zdjęciu zrobionym tuż pod tym, jak doszło do wybuchu bomby. Mówiąc specyficznie, tego fragmentu. Właśnie nakieruję na tą skałę. Proszę rzucić okiem na ten artykuł z gazety. Ten artykuł o HAT-1? A teraz proszę zwrócić uwagę na dziwną, czarno-żółtą skałę znajdującą się po lewej stronie. To jest właśnie skała księżycowa. I kiedy spojrzymy na tą fotografię fragmentów bomby, możemy zobaczyć, że znajduje się tutaj obiekt przypominający skałę z takimi samymi kolorami. Ojejku! Tak, dostrzegam to! Wyglądałoby na to, że skała księżycowa była dużo wytrzymalsza niż się wydawało widmu. Jeżeli rzucimy okiem na wszystkie fragmenty, które znalazła policja, to najprawdopodobniej znajdziemy ten, na którym znajduje się krew. I testy DNA tej krwi potwierdzą, że ten świadek w istocie jest widmem. Nie do uwierzenia! Ale to jest niemożliwe! Możemy być pewni, że jest to niespodzianka. To jest naprawdę cholernie wytrzymała skała. Sprawmy, że fragmenty zostaną przeanalizowane natychmiast. O, i ty również będziesz poddany testu DNA, Fulbright. Panie Ducik, proszę skontaktować się z Departamentem Policji natychmiast i rozkazać, aby przeprowadzili testy. Prokuratorze Blackwell, co pokazują wyniki badań? Istniał fragment skały, który miał na sobie krew, która została tam zawarta kilka lat temu. Testy DNA ujawniły... No cóż, jestem pewny, że już wiecie, co ujawniły. Potwierdziły, że to była krew świadka, czyż nie tak? To już nie ma sensu, żeby próbować się z tego wykaraskać większymi kłamstwami. Przyznaj się! To ty jesteś widmem! Wód? Ha? Panie Wright, czy pan właśnie zaprzeczył sam sobie? Nie, ja niczego nie powiedziałem. To był mój sprzeciw, Apollo. Ha? Nie może być. O nie! Odpalił nam się tu 100% Scooby-Doo! Czemu?! To był też całkiem dobry sprzeciw. Nie powiedziałbyś? No nie. To jak Ace Attorney Online. Teraz jest mną? A więc, czy ma pan sprzeciw, czy nie, panie Wright? Ha? O, nie do końca, wysoki sądzie. Nie, nie pan, panie Wright. Mam na myśli pana świadka, pana Wrighta.
Czy ta rozprawa może zrobić się jeszcze bardziej szalona? Panie Wright, ten fragment skały krzyżycowej na zdjęciu i ta, która wygląda zupełnie jak to. Skąd może być pan taki pewien, że to jest kawałek tej samej skały księżycowej, która znajdowała się w laboratorium robotyki? Możesz wytłumaczyć, co masz na myśli? No cóż, być może istniała skała lub dwie w sali sądowej, które miały na sobie taki sam kolor. Ale skąd wiesz, że to nie są tylko skały? Nie możesz udowodnić, że to jest ta skała księżycowa, racja? Nie bądź absurdalny! Porównaj po prostu ten fragment skały z tym, co możemy znaleźć w artykule gazety. Każdy może dostrzec, że to jedno i to samo. Mają nawet dokładnie taki sam kolor. Ale być może jakaś inna skała z dokładnie takim samym kolorem akurat wylądowała w sali sądowej. Jest wysoce nieprawdopodobne, że skała z takim unikalnym wyglądem akurat tam wylądowała. Ale nie możesz zaprzeczyć, że to jest możliwość. Co się dzieje? Ale twoja krew została znaleziona na jednym z fragmentów! Apollo, nie ma absolutnie nic podejrzanego na tym, co do tego, że moja krew znajdowała się na kawałku skały. A czemu nie? Wiem, że to może brzmieć jak wymówka, ale... Kilka lat temu potknąłem się i upadłem w tej sali sądowej i skrzywdziło mnie to naprawdę mocno. Może to w taki sposób moja krew dostała się na ten kawałek gruzu. Nawet on musi zdawać sobie sprawę, jak niedorzecznie to brzmi. A jednak... przypuszczam, że nie mogę tego kompletnie wykluczyć. Widzę, że zaczyna się pan pocić, panie Wright. Myślałem, że najgorsze chwile to te, kiedy prawnik musi wymuszać swój największy uśmiech. Jesteś ostatnią osobą, od której chcę słyszeć te słowa. No cóż, no to po prostu zbadajmy oba te fragmenty. Moglibyśmy zapytać eksperta, aby zweryfikował, czy to kawałek skały księżycowej z laboratorium robotyki, czy nie. Przykro mi, ale obawiam się, że to po prostu nie będzie możliwe. A czemu nie? Żeby udowodnić, że fragmenty pochodzą stąd, co uznajecie, musielibyście najpierw wejść w posiadanie próbki skały księżycowej sprzed 7 lat, aby móc je porównać. Ale ta skała księżycowa już nie istnieje i nie istnieją również żadne próbki danych. A więc rozumiecie, chyba że będziecie potrafili cofnąć się w czasie... Nie ma żadnego sposobu, żebyście powiedzieli, że fragmenty pochodzą z tej konkretnej skały księżycowej. O! Nie! Naprawdę nie ma sposobu, żeby to udowodnić? Czy w końcu jesteście gotowi, aby się poddać? Nawet oni się tak patrzą, what? Panie Wright, to pan czy on, bo ja już nawet nie wiem. A więc skała księżycowa już nie istnieje. Ha? Tak jest. A to była taka cenna skała. Wielka szkoda, naprawdę. Ale jest już stracona dla nas po wsze czas. Myli się. Ona nie jest kompletnie stracona. Istnieje jeszcze jeden kawałek. Tuż przy naszym boku. Lśniący fragment nadziei, który może wszystko odwrócić. Ostatni dowód, który na zawsze zamknie to widmo. Obrona ma pewien dowód, który kompletnie przeczy temu, co przed chwilą powiedziałeś. Masz co? Ostatni fragment nadziei, który został dla nas przekazany z miłością. Naprawdę? Owszem. Nawet jeżeli osoba, która ten fragment teraz posiada, nie jest tego świadoma. Czy to prawda, panie Wright? Proszę na niego nie uważać, wysoki sądzie. On tylko blefuje, jak zwykle. Zastanawiam się, czy ty będziesz w stanie wymusić swój największy uśmiech po tym, jak zobaczysz, co mam ci do pokazania. Spróbuj tylko. Dowód, który pokazuje, że oryginalna skała księżycowa nie jest zatracona, to właśnie to.
kolczyk, który nosi Athena, druga z pamiątek po jej matce, jest zrobiony z dokładnie tej samej skały księżycowej. Ba, mało tego, on nie jest zrobiony z tej byle jakiej skały księżycowej. On został zrobiony z fragmentu skały księżycowej 7 lat temu, więc zarówno materiał się zgadza, jak i wiek materiału się zgadza, więc można porównać, czy to jest ten sam fragment pochodzący z tej samej, z tego samego odłamka skały, z tej samej skały księżycowej. Został on przekazany dla Athena i ten kolczyk wraz z widżetem to jest jedyna pamiątka, która jej pozostała po jej matce. I teraz ta pamiątka uratuje ją, Simona Blackwella i raz na zawsze zamknie całą tą sprawę. Ale jedyne rzeczy, które pozostały po mojej matce, to widżet i ten kolczyk. Być może naprawdę mnie kochała na swój własny sposób. Athena, być może jeszcze tego nie wiesz, ale twoja matka pozostawiła ci bardzo ważny dowód. Naprawdę? Blefujesz, ty nic nie masz. O, ależ mamy. Dowód, który w końcu zapędzi cię w kozi róg. Ponieważ mamy skałę księżycową, która została nam przekazana. Tak! O! Mówi pan o... Dokładnie. Podarunek, który dr Sykes pozostawiła swojej córce. Przedmiot, który Athena nosiła przy sobie przez te wszystkie lata. Pomimo tego, iż dr Sykes mogła być dosyć odległą osobą dla swojej córki, ten fragment jej miłości... pozbędzie się ciemności przeszłości i pozwoli nam wszystkim patrzeć z nadzieją w przyszłość. To jest właśnie kawałek skały księżycowej, który prezentuje obrona. To jest... pańska próbka? Kolczyk, który nosi zawsze pani Sykes, został wykonany z tego samego kawałka skały księżycowej. Że co? Przez ten cały czas był tutaj koło nas? Nie! To nie może być prawda! Jeżeli zawartość tych fragmentów, które znaleźliśmy wśród bomby i kolczyka, dopasują się do siebie, to udowodni bez cienia wątpliwości, skąd pochodzi fragment, który przed chwilą pokazałem. I skoro wyniki testów pokazały, że krew na tych fragmentach należy do pana, to będzie oznaczać, że tożsamość, którą tak bardzo próbowałeś przed nami ukryć, w końcu zostanie ujawniona. Tożsamość, którą próbowałem ukryć? Ja nie mam tożsamości, którą mógłbym ukryć! Być może nie mam tego specjalnego słuchu Athena, ale teraz nawet ja mogę wyczuć strach w twoim głosie. Strach? Ja nie czuję strachu. Ja pozostawiłem wszystkie swoje emocje za sobą dawno temu. Każdy człowiek odczuwa strach. Po prostu nie możesz zmierzyć się z emocjami, które w sobie nosisz. Nie możesz się z nimi zmierzyć, bo nie masz tam nic. Ani miłości, ani zaufania. I przypuszczam, że wy to macie. Nie miałam nikogo, aby mnie wesprzeć na początku. Nie mogłam zmierzyć się ze strachem wewnątrz mnie. Nie mogłam przezwyciężyć tych traum mojej przeszłości. Jak powiedziałem, ja nie odczuwam strachu. A więc po prostu jesteś tchórzem, który ucieka od samego siebie. Kiedy wątpiłem w panią Sykes, miałem wrażenie, że to wszystko może mnie przytłoczyć. Ale chciałem jej ufać. I byłem też świadom, że mogłem zaufać panu Wrightowi, który odkryje całą prawdę. To właśnie dlatego byłem w stanie zmierzyć się z moimi podejrzeniami bez cienia zawahania. Uciekać od siebie? Jak mogę uciekać od siebie? Kiedy we mnie nic nie ma. Ani trochę. Wiem, że komuś tak niechętnemu do zaufania innym ludziom jak ty, takie coś jest czymś niemalże nie do pojęcia. Ale ludzie mają emocje. To jest po prostu fakt życia.
I w ten oto sposób ludzie czasami mogą być słabi. Ale właśnie dlatego ludzie muszą sobie nawzajem ufać. Żeby mogli oni uzyskać siłę, żeby zmierzyć się z samym sobą, kiedy sytuacja obraca się przeciwko im. Bez zaufania w innych. Jakim cudem ty możesz mieć kiedykolwiek nadzieję, że zmierzysz się ze swoim strachem? Strachem wewnątrz mnie? Czy to jest? Nie. Ja się boję! Ja jestem przerażony! Ja czuję strach! Nie możesz uciec od siebie samego! Zdejmij tą maskę i wypuść swoje emocje! Zmierz się z tym, co zrobiłeś! Twoją własną, prawdziwą twarzą! Moją własną, prawdziwą twarzą? Nie! Proszę, nie róbcie tego! Ja wiem, że gdzieś tu jesteście! Gdzie jesteście? Widzicie? Ja jeszcze niczego nie ujawniłem! Szczerze! Moja własna twarz! Jej nie mam! Moja twarz! Moja twarz! Czy to jest moja twarz? Czy tak? Czy tak? Nie! To nie jest to! Nie! To też nie jestem ja! Czy to ja? Która twarz jest moja? Czym ja jestem? Kim ja jestem? To za to, że próbowałeś zastąpić Gamszu. O! Mogliby nam chociaż pokazać przez krótką chwilę, nawet jeżeli to by była najprostsza twarz na świecie. To by było też trochę symboliczne, ale niech będzie. Atak snajpera w tej sali sądowej. To teraz przeszywa mnie to do szpiku kości. Wow, czyli ten dźwięk to był strzał. Ktoś naprawdę go zabił? Ale policja robi wszystko, co w ich mocy, aby wyśledzić snajpera w tej właśnie chwili. Prokuratorze Blackwell, jak się ma detektyw Fulbright? Znaczy, osoba, która się za niego podawała? Ma wielkie szczęście. Pocisk nie uderzył w żaden ważny organ. Wygląda na to, że jego życiu nic nie zagraża. No cóż, to było fortunne dla nas wszystkich. Analiza tego ostatniego dowodu, który przedstawił Wright Dono, już do nas przyszła. Zawartość kolczyka pani Sykes i ta część, która ma na sobie krew, dopasowują się do siebie idealnie. Możemy być teraz pewni, że jest to fragment skały księżycowej, o której dyskutowaliśmy. Morderstwa i zamachy w centrum kosmicznym, zarówno w przeszłości, jak i dziś. Podłożenie bomby w sali sądowej numer 4 i wszystkie inne jego zbrodnie, liczne tak bardzo jak gwiazdy na niebie. Pod tymi wszystkimi zarzutami zamknęliśmy właśnie szpiega znanego jako Widmo. Biuro prokuratury jest teraz odpowiedzialne za jego bezpieczny pobyt. Wciąż jest bardzo dużo rzeczy, o które chcemy go w końcu spytać. Dziękuję, prokuratorze Blackwell. No cóż, nadszedł czas, aby w końcu zakończyć tę rozprawę. Ale, zanim to się stanie, czy oskarżona może powrócić na swoje właściwe miejsce? Tak, wysoki sądzie. A teraz, sąd uznaje oskarżoną Athenę Sykes za... Nie, winną!
I naprawiono nawet podajniki konfetti, nawet pomimo tego, że sala sądowa jest zniszczona. A to nawet nie była oficjalna rozprawa. O, i Simon też się cieszy, więc super. No, w końcu schwytaliśmy gościa, za którym tak długo podążał. Sąd zamyka tą sprawę. I tym gościem nie okazał się Fulbright. Wkroczyliśmy w tą rozprawę z kompletnie innym nastawieniem niż wyszliśmy, to trzeba przyznać.